Cześć, witajcie w piątkowym wydaniu programu cyklicznego. Dzisiaj zaczniemy sobie od cross country, dlatego że już w ten weekend tak na dobre rusza w Europie sezon cross country, no i startuje takim klasykiem, na którym zawsze startuje bardzo dużo Polaków i tak samo będzie w tym roku. A mowa tutaj oczywiście o wyścigu Kamptal Classic i to jest kategoria UCI C1. Chyba takim jednym z ciekawszych wyścigów będzie tam wyścig elity mężczyzn, a to dlatego, że zobaczymy tam na starcie i Marka Konwę, i Bartka Bawaka, także będziemy mogli sobie zobaczyć, w jakiej dyspozycji są obaj panowie. Natomiast oprócz nich tam startuje naprawdę bardzo, bardzo wielu reprezentantów i reprezentantek Polski. No więc czekamy z niecierpliwością na wyniki tego wyścigu. No i zobaczymy, w jakiej dyspozycji są nasi reprezentanci. Druga wiadomość jest dla tych, którzy mają problemy ze snem albo są po prostu wielkimi fanami kolarstwa górskiego i chcą się dzisiaj w nocy obudzić albo chcą nie spać i o 3:30 w nocy obejrzeć sobie relacje z Crankworx Toura w Nowej Zelandii. No i dla nas ten cykl może być także interesujący z tego powodu, że startuje tam Szymon Godziek. A w tym roku cztery edycje Crankworx są wliczone do takiej klasyfikacji Mistrzostw Świata, więc zwycięzca wszystkich czterech edycji będzie Mistrzem Świata Slopestyle'u, dlatego no, to jest dosyć prestiżowe teraz i fajnie, żeby tutaj dobrym wynikiem mógł pochwalić się właśnie Szymon. Oczywiście ta stawka jest bardzo wysoka, bo pewnie i Brandon Semeniuk, i Nikolaj Rogatkin, także no, będzie z kim się zmierzyć. No i na pewno będzie tam sporo emocji i wiele, wiele fajnych, ciekawych trików. Zakończymy sobie dzisiaj małym update'em z Cape Epic, no bo tam dzieje się dosyć wiele ciekawych rzeczy, ale najciekawsza będzie chyba walka w generalce mężczyzn o drugie i trzecie miejsce, dlatego że no, prowadzi tam cały czas team Investec Swango Specialized, czyli Jarosław Kulchawy i Howard Grotz, i oni mają jakieś 6-7 minut przewagi nad drugą ekipą, nad Albanem Lakatą i Kisanem Hynkiem, ale już ta para ma tylko 4 sekundy przewagi nad teamem Cannondale, w którym jedzie Fumiki Avancini. Także walka o drugie miejsce będzie na pewno bardzo zacięta do ostatniego etapu. No, aczkolwiek też z drugiej strony może stać się wiele rzeczy na jutrzejszym etapie i nawet ci z trzeciego miejsca mogą być jeszcze, prawda, pierwsi i tutaj jakby jest etapówka i wszystko się może zdarzyć. Natomiast w rywalizacji kobiet no, wydaje się, że już są niezagrożone Annika Langwad i Kate Courtney, bo mają już 35 minut przewagi, także no tam naprawdę jakiś gruby defekt musiałby się wydarzyć albo jakiś przykry upadek, żeby te dwie reprezentantki Specialized miały ten wyścig przegrać. No ale finał jest w niedzielę, także jeszcze poczekajmy, 2 etapy przed nami i zobaczymy, co się wydarzy. W piątkowym wydaniu programu cyklicznego to już wszystko. No ja mam nadzieję, że w ten weekend w końcu wiosna już na dobre przyjdzie do nas i będzie można już jakoś tak normalnie na tym rowerze pojeździć, bo w tym tygodniu to były i opady śniegu i wszystko. Także niech ten sezon już się zacznie, niech z szafy wyjdą powoli już krótkie rękawy i cieszmy się w końcu rowerem. A w programie cyklicznym widzimy się w poniedziałek. Dzisiaj to wszystko, dzięki za uwagę, do zobaczenia, cześć!